Przyszłość Europy w naszych rękach. Premier Morawiecki gratuluje Macronowi, Mateusz Morawiecki pogratulował Macronowi. Przyszłość Europy w naszych rękach. Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań i wspólnych interesów. Przed nami czas pracy nad nimi. Przyszłość Europy leży w naszych rękach, napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Premier pogratulował Emmanuelowi Macronowi, który zwyciężył w drugiej turze francuskich wyborów. Gratulacje złożył też prezydent Andrzej Duda. Przywódca Francji będzie pełnił swój urząd przez kolejne pięć lat. Uzyskał reelekcję, zdobył 58,2% głosów, a jego konkurentka Marine Le Pen minus 41,8%, wynika z sondażu Ipsos. Na Twitterze pogratulował mu Mateusz Morawiecki. Każde wybory są świętem demokracji. Nawet po najbardziej gorącej kampanii przychodzi czas młodnej pracy. Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań i wspólnych interesów. Przed nami czas pracy nad nimi. Przyszłość Europy leży w naszych rękach. Gratuluję zwycięstwa, napisał premier. Swoje gratulacje złożył też prezydent Andrzej Duda. Serdecznie gratuluję Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich i reelekcji. W ostatnich miesiącach spotykaliśmy się wielokrotnie i bardzo cieszę się, że będziemy mogli kontynuować dialog Polski i Francji. Messe felicitations, Herr Emmanuel Macron, napisał na Twitterze prezydent. Macronowi gratulowali też inni polscy politycy, w tym szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk Dzięki twojej wybranej będzie więcej Europy w Europie. I mniej Rosji. A już niedługo nadejdzie taki dzień, że będziemy mieli Paryż w Warszawie pisał.